Witam w kolejnym odcinku Łowców. Dzisiaj zapraszam Was na relację na żywo z Ugandy. To, że widzimy się na drzewie, a nie w bardziej cywilizowanym sposób, ma swój cel. Otóż kiedy w 1921 roku Sir David Dall ogłosił, że lemury płaskodupie wygnęły, świat naukowy ogarnęła rozpacz. Nikt już nie miał więcej zobaczyć tych pięknych, majestatycznych zwierząt. I oto po prawie 100 latach okazało się, że tutaj w Ugandzie tubylcy widzieli przedstawiciela tego, wydawałoby się, wymarłego gatunku. Naturalnie od razu przyjechaliśmy tu z kamerą, by nagrać prawdopodobnie ostatniego osobnika lemura płaskodupiego. Według relacji tubylców właśnie w tym miejscu był widziany najczęściej. Dlatego uzbrojony w aparat przyczaje się na drzewie, by nagrać ten cud natury. O, witajcie. Słuchajcie, jedzenie mi się skończyło. Piję deszczówkę. O toalecie to nic nie wspomnę. Nie wiem, jak to wszystko jeszcze dam radę wytrzymać. Tu tkwić. Och, ciężko. Jakieś krzyki. I tak mam od 3 dni. Psychicznie jestem wrakiem. Nie wiem, jak długo jeszcze to wytrzymam. Chyba mamy. Słuchajcie, to on. Już zacząłem mieć wątpliwości, ale tubylcy się nie mylili. To lemur płaskodupy. No, identyczny jak na zdjęciach z początku XX wieku. Teraz widzę go w kolorze. Boże, jaki on piękny. Muszę nagrać tego prawdopodobnie ostatniego przedstawiciela gatunku. Dobra, gdzie jest aparat?